każdego człowieka, w każdej zbiorowości są chwile, wobec których nie sposób przejść obojętnie. Momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji, wspomnień, przemyśleń. Taką wyjątkową chwilę przeżywamy również dzisiaj. To uroczystość 65-lecia powstania szkoły i 15-lecia Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Stanisława Staszica w Koszalinie. Myślę, że zgodzą się wszyscy ze mną, iż charakterystyczną cechą wszystkich zjazdów i jubileuszy jest uzmysłowienie sobie faktu nieustannego upływania czasu oraz powrót do początków, do historii i ludzi, którzy ją tworzyli. Historia naszej szkoły, ta odległa i ta obecna, są niezwykle barwne. Pozwólcie więc Państwo, że postaram się ją nieco przypomnieć. 1 września 1946 roku powstaje Państwowa Szkoła Zawodowa i Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, których organizatorem i dyrektorem był Feliks Wielgosz. Jej siedziba mieściła się przy ulicy Jedności. Jednak już w 1948 roku szkołę przeniesiono na ulicę Estkowskiego, obecnie Laskonogiego, potem na ulicę Racławicką, a od 1975 roku jej siedziba mieści się przy ulicy Jana Pawła II, dawnej ZWL. Prezentowane zdjęcia pochodzą z roku 1974 i obrazują budowę obecnej siedziby Centrum Kształcenia Ustawicznego. 65 lat to wiele i wiele też w tym czasie zmieniło się w kraju. Nie ominęło to szkoły. Była ona świadkiem i uczestnikiem wielu przemian społecznych, gospodarczych, administracyjnych i kolejnych reform oświaty. Zmieniały się kierunki kształcenia, struktury organizacyjne, a szkoła przybierała różne nazwy, niektóre już zapomniane. Na przykład Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa Ministerstwa Oświaty. Ważną datą w historii szkoły jest 1 września 1975 roku. Wtedy to powstaje Zespół Szkół Mechanicznych, a od października tego roku do chwili obecnej jego patronem jest Stanisław Staszic. W roku 1993 powstaje Zespół Szkół nr 1 imienia Stanisława Staszica, w skład którego wchodzą nie tylko szkoły zawodowe i technika, ale również liceum zawodowe i trzecie liceum ogólnokształcące w Koszalinie. I wreszcie rok 1997. Wtedy to powstaje Centrum Kształcenia Ustawicznego imienia Stanisława Staszica, którego 15-lecie świętujemy również dzisiaj. Kiedy mówimy nasza szkoła, pamięć przywołuje nie tylko nazwy, budynki, ale też ludzi. To tutaj wiele pokoleń uczniów, słuchaczy zdobywało wiedzę i kwalifikacje zawodowe. To tutaj kolejne roczniki absolwentów zdawały egzamin dojrzałości, potem egzamin maturalny, gimnazjalny i potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W 65-letniej historii naszej szkoły trud nauczania i wychowania podjęło kilkuset nauczycieli, a placówką tą kierowało 11 dyrektorów. Pozwólcie Państwo, że przeczytam ich nazwiska. Feliks Wielgosz, Michał Wieruszewski, Jan Dolata, Zygmunt Piórkowski, Rudolf Jędrysik, Franciszek Weber, Aleksander Fedorowicz, Mieczysław Świętoń, Adam Mościcki, Krzysztof Mroziński, Beata Łaza. Szkoła nasza jest placówką o wyjątkowej tradycji, można powiedzieć wielopokoleniowej, bowiem niejednokrotnie zdarzyło się, że szkołę tę kończył i ojciec, i syn. To również miejsce, które tętniło i tętni życie. Jak w każdej szkole, zawsze uroczyście obchodziliśmy wszelkie rocznice i święta państwowe. Kiedyś
Był to 1 maja, Dzień Kobiet, dziś Święto Niepodległości czy Konstytucji 3 maja. Dbamy również o kultywowanie zwyczajów integrujących społeczność szkolną. I od zawsze były to spotkania noworoczne, symboliczne wigilie, choinki dla dzieci czy studniówki, które dostarczają niezapomnianych wrażeń i są źródłem wspomnień na długie lata. Od zawsze też były to konkursy recytatorskie, wieczory poezji, wystawy prac uczniów czy przedstawienia teatralne i kabaretowe oraz konkursy przedmiotowe, które obecnie odbywają się w ramach Tygodnia Przedmiotów Ekonomiczno-Prawnych, Dni Przedmiotów Humanistycznych, Dni Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych. Nasi uczniowie zawsze działali na rzecz środowiska lokalnego. Obecnie aktywnie uczestniczymy w akcji Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbieramy fundusze na rzecz koszalińskiego hospicjum, Domu Samotnej Matki, schroniska dla zwierząt. Tradycją naszej szkoły jest również zapraszanie do niej sławnych ludzi. W naszych murach gościliśmy wiele osobistości. Ludzi zasłużonych dla Koszalina, regionu, kraju. Byli to między innymi marszałek Sejmu Maciej Błażyński, rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll, rzecznik praw dziecka Paweł Jaros, prezydent miasta Koszalina Mirosław Mikietyński, kandydaci do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i wielu, wielu innych. Nasza szkoła jubilatka wychowała wielu laureatów i finalistów olimpiad, konkursów, zdobywców różnych nagród. Nasi uczniowie brali udział w olimpiadach na etapie wojewódzkim, okręgowym, ale możemy też poszczycić się laureatami i finalistami olimpiad na szczeblu centralnym. Są to m.in. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości, Olimpiada Filozoficzna, Olimpiada Języka Rosyjskiego. Nasi słuchacze i uczniowie odnosili również sukcesy artystyczne w Centralnej Olimpiadzie Artystycznej, w Światowych Olimpiadach Choralistyki czy w Mistrzostwach Polski w tańcu, w różnorodnych konkurencjach. Obecnie także odnosimy sukcesy. Wspomnę chociażby o finaliście konkursu The World of English organizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koszalinie w roku 2011, czy podwójne finalistki Olimpiady Administracyjno-Prawnej organizowanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach w roku 2011 i 2012. Nie sposób nie wspomnieć o sukcesach sportowych. Było ich wiele. Wspomnę jedynie, że nasi uczniowie brali udział w Mistrzostwach i Pucharach Polski. Reprezentowali kraj na Mistrzostwach Europy i Świata w różnych konkurencjach. Wśród naszych uczniów mieliśmy również reprezentantów Polski na najważniejszych imprezach sportowych, na olimpiadach. W Montrealu w 1976, w Atlancie w 1996 i w Sydney w 2000 roku. Dodam jeszcze, że za osiągnięcia naukowe i artystyczne uczniowie szkoły uzyskiwali stypendia Rady Miejskiej, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta Miasta Koszalina i Fundacji Stefana Batorego. Odnosimy również sukcesy jako placówka. W 2003 roku otrzymaliśmy znak jakości Interklasy. Bardzo cenny jest dla nas honorowy certyfikat bezpieczeństwa, który otrzymaliśmy za prowadzenie działań profilaktycznych i stworzenie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w szkole. Jednak największym naszym osiągnięciem jest
zajęcie czwartego miejsca w województwie zachodniopomorskim w rankingu szkół ponadgimnazjalnych w 2008 roku. Co składa się na poziom i jakość kształcenia? Niewątpliwie jest to wykwalifikowana kadra. Niewątpliwie to dobra organizacja pracy w szkole i zdolni uczniowie. Ale warunkiem prawidłowego przebiegu procesu nauczania jest też baza, wyposażenie szkoły. Od początku naszego istnienia zajmowaliśmy się kształceniem zawodowym i zawsze mieliśmy dobrze wyposażone pracownie i warsztaty. Postęp cywilizacyjny wymusza unowocześnienie baz dydaktycznych. Dlatego miejsce tradycyjnych obrabiarek, frezarek zajęły urządzenia sterowane numerycznie, szkoła jest skomputeryzowana, a biblioteka stanowi centrum informacji naukowych. Nasza maksyma brzmi: chodzi o to, aby każdy człowiek mógł kształcić się taką metodą, w takim rytmie i w takich formach, jakie są dla niego najbardziej odpowiednie. I zgodnie z tym mottem nasza oferta skierowana jest do wszystkich, którzy chcą zdobywać wiedzę i kwalifikacje zawodowe. W naszej szkole słuchacze mogą uczyć się w systemie stacjonarnym i zaocznym, zdobywać wykształcenie w gimnazjum dla dorosłych, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, doskonalić i zdobywać dodatkowe kwalifikacje podczas bezpłatnych, zawodowych kursów kwalifikacyjnych oraz w szkole policealnej. Proponowane przez nas kierunki kształcenia są różnorodne. Od tradycyjnych, od zawsze związanych z naszą szkołą, jak operator obrabiarek skrawający, do bardzo nowoczesnych, jak technik cyfrowych procesów graficznych, czy niezwykle oryginalnych, jak technik architektury krajobrazu. Współczesność stawia nam wysokie wymagania, a my staramy się im sprostać. Dlatego w naszej szkole proponujemy naukę w formie pozaszkolnych kursów. W 2009 roku decyzją zachodniopomorskiego kuratora oświaty otrzymaliśmy akredytację do prowadzenia kursów w formach pozaszkolnych, kursów spawalniczych, obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, przygotowujących do egzaminu maturalnego, językowych, informatycznych na różnym poziomie zaawansowania. Prowadzimy również kursy przyuczające do zawodu. Słuchacze naszej szkoły mają możliwość zdobycia certyfikatów honorowanych w całym kraju i Unii Europejskiej. Należą do nich m.in. certyfikat CCNA, międzynarodowy dokument przyznawany przez firmę Cisco, potwierdzający umiejętności zawodowe z zakresu zarządzania sieciami lokalnymi i rozległymi. To również certyfikat ECDL, czyli Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy, potwierdzające umiejętności posługiwania się komputerem oraz certyfikat przyznawany przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicy. W odpowiedzi na oczekiwania pracodawców w stosunku do naszych absolwentów i ich praktycznych umiejętności zawodowych wprowadziliśmy w szkole kształcenie modułowe, którego zajęcia odbywają się w pracowniach, w których możliwe jest stworzenie symulowanych warunków pracy. W tym celu współpracujemy z wieloma zakładami i Politechniką Koszalińską. Tak dzieje się w przypadku zawodu technik mechatronik. Współpraca z pracodawcami oraz Agencją Zatrudnienia CEDIK daje wszystkim wiele korzyści. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy i odpowiednio pokierować swoim losem. Natomiast my dzięki tym informacjom możemy dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Myśląc o przyszłości, staramy się uatrakcyjnić nasze kształcenie,
udoskonalić i wykorzystywać najnowsze technologie. Służy temu platforma cyfrowa do nauczania przez internet, tak zwany e-learning i blended learning. Pragniemy być szkołą na miarę XXI wieku, nowoczesną, zintegrowaną ze środowiskiem lokalnym, ale także otwartą na świat poprzez udział w różnych programach i projektach. Dlatego też podtrzymujemy wieloletnią tradycję wymiany młodzieży z zagranicą, ale Centrum Kształcenia Ustawicznego uczestniczy też w unijnym programie Uczenie się przez całe życie, którego celem jest podniesienie jakości i zwiększenie atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego w Europie. Jego częścią jest wymiana wiedzy i doświadczeń nauczycieli. W 2008 roku rozpoczęliśmy współpracę z partnerami w Danii, a w 2011 pozyskaliśmy nowego partnera ze szkoły zawodowej w Neumünster w Niemczech. I jeszcze jedno przedsięwzięcie. Jest to również program unijny Comenius, pociąg do Europy, powtórny załadunek. Biorą w nim udział uczniowie i nauczyciele 24 szkół zawodowych z 23 krajów, w tym z Centrum Kształcenia Ustawicznego, jako jedynej szkoły w Polsce. Zadaniem uczestników jest zbudowanie pociągu składającego się z lokomotywy i wagonu, wykonanych z wykorzystaniem obrabiarek sterowanych numerycznie według wspólnie wypracowanych projektów i technologii wykonanych. I tak od historii przeszliśmy do teraźniejszości. W prezentacji nie bez powodu przeplatały się i przeszłość, i współczesność, bowiem starożytny filozof Konfucjusz powiedział: opowiedz mi swoją przeszłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość. Przedstawione fakty i wydarzenia z minionych, odległych lat i te obecne dają nam podstawy, by sądzić, że przyszłość naszej szkoły będzie równie barwna, budząca szacunek i uznanie, jak jej przeszłość. Dziękuję za uwagę.